Może przypadkiem eter uruchomił mi w głowie rzadko używaną, zarzewiałą ewolucyjnie wyrzutnię. Katapultuje ona szamanów, kapłanów najpierwotniejszej religii, poza ciało i zwykłe myślenie. Nie wiem, dlaczego eter nie działał podobnie na inne dzieci. Mogło się też zdarzyć, że połączył się u mnie z jakąś molekułą, zatrzymując rozwój intelektualny na poziomie przedszkola. Mózg z wiekiem rusł. Obejmował coraz więcej zagadnień. Jednak swoją energię poświęcał na rozwiązanie dziecinnych zagadek. W akademickiej formie zadawali mi je później podczas egzaminów profesorowie filozofii. Co to znaczy być? Dlaczego świat nie znika, gdy na niego nie patrzymy? I dlaczego jest najlepszym ze światów? Pracę magisterską napisałam z rozprawy o metodzie Kartezjusza, ojca racjonalizmu. Kartezjański dualizm psychofizyczny, zademonstrowany tłuczeniem psa kijem, okazał się nieprawdziwy. Cierpienie psa miało być dowodem na rozdział ciała od duszy. Katowane zwierzę nie czuło. Wyło, bo działało mechanicznie. Pomyłki Kartezjusza należały do klasyki filozoficznych wykolejeń umysłu. Fascynowała mnie jego intelektualna pasja, żarliwa jak u religijnych reformatorów. Wyabstrahował umysł, który od nowa, od punktu ustalał metodę myślenia i usuwania zmysłowych złudzeń. Ciekawe, co by napisał po eterze i haszu. One mechanicznie przenosiły potoczny punkt widzenia w inne wymiary. Swoją bezkompromisową, niemal moralną logiką, nacpany Kartezjusz wyprzedziłby epokę. Przeskoczyłby Kanta ujmującego percepcję kleszczami kategorii czasu i przestrzeni. Pomysłowość Husserla również byłaby wtórna w porównaniu z eteryczną finezją Kartezjusza, zawieszającego ogląd świata pod sufitem albo nad dentystycznym fotelem.